nie chodził więcej Bożymi drogami. I kiedy Bóg powołuje Dawida, nagle wstępuje w Saula zazdrość z tego powodu i postanawia zabić Dawida. Kochani, i Dawid jest niewinny. I wiele razy wylewa swoje serce przed Bogiem, mówiąc o swojej niewinności. Nie miał żadnych złych zamiarów przeciwko Saulowi. Raczej chciał mu służyć, jak syn służy swojemu ojcu. I traktował Saula w pewien sposób jak swojego ojca. Był dla niego bliski. Ale Saul z powodu zazdrości chce zabić Dawida. Jak Dawid reaguje? Psalm 31, może otwórzmy sobie werset szósty. W ręce moje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże. Jeszcze raz. W ręce moje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. W ręce moje polecam ducha mego. Werset siódmy. Ja jednak ufam Panu. W ręce Twoje polecam mojego ducha. Jakby w tym wszystkim Dawid jakby ofiaruje się Bogu. Mówi: Boże, moje życie należy do Ciebie. Co chcesz, zrób z tym. To nie tylko, że Boże, oddaję Ci mojego ducha, jak mnie zabije, to mnie zabierz. Myślę, że to jest głębsze znaczenie. Dawid mówi, daję Ci moje życie. Ja sam nie chcę walczyć. Ja oddaję się Tobie dla Ciebie. Chowam się w Twoich ramionach. Ufam Tobie. Kryję się w Tobie. Zobaczcie, nie walczy. Nie oskarża. Nie potępia Saula. Ale oddaje to wszystko Bogu. Oddaje to swoje całe cierpienie Bogu. Ducha. Werset 15. Ale ja Tobie ufam, Panie. Ja Tobie ufam, Boże. Wiecie, to jest ogromna głębia. My sobie nie wyobrażamy bólu, który przeżywał Dawid. Wiecie, to nie był ból, który trwał 5 minut, 10 minut, dzień, dwa. To było około 10 lat. 10 lat, kiedy Dawid, którego Bóg wybrał na króla, tuła się po pustyniach, po jaskiniach i ucieka przed człowiekiem, który niewinnie chce go zabić. I przez tych 10 lat, jak czytamy w Bożym Słowie, Dawid nie krytykuje Saula, nie oskarża Saula, nie walczy z Saulem, ale ufa Bogu. Wiecie, to jest niesamowite. Kochani, ja wierzę, że dlatego, że Dawid miał taką postawę, przeżył te 10 lat. Ta postawa uwolniła Bożą ochronę nad jego życiem. Zobaczcie, Saul go ściga i często bierze z sobą 3000 wojowników, żeby zabić Dawida. To już nie był sam Saul, to był Saul plus 3000 ludzi, którzy go chcieli zabić. Jak to jest możliwe, żeby go nie zabili? Jak to jest możliwe, że ścigają go po górach i nie mogą go zabić przez tyle lat, przez 10 lat? Ja wierzę, że taka Boża postawa w sercu, Boża postawa w sercu Dawida sprawiła, że jakby Dawid się cofnął, Bóg wszedł ze swoją protekcją. Dawid dał krok w tył i mówił, że ja nie będę walczył. Bóg przychodzi ze swoją ochroną. Bóg przychodzi ze swoją protekcją. Amen. Kochani, jest to, wierzę, że lekcja, której Duch Święty chce nas cały czas uczyć. Kochani, i to w różnych sytuacjach. Jesteśmy w różnych sytuacjach. I bardzo często ciska nam się do ust, żeby odpowiedzieć, warknąć. Oddać oko za oko, ząb za ząb. Ale zobaczcie, Dawid już w Starym Testamencie chodził w takiej łasce, chodził w takim objawieniu Bożego serca,
że my dzisiaj możemy się od Niego tego uczyć. Amen. Kochani, otwórzmy sobie może list do Rzymian, 12 rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 19. Najmilsi, nie mścijcie się sami, albowiem pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Nie mścijcie się, pozostawcie to mi. Werset 20. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie mścicie się. Kochanie, mścić się to nie jest tylko, że ktoś cię walnie, to ty go walniesz. Albo ktoś ci zrobi coś źle, to ty mu zrobi źle. Ale to jest też, jeżeli ktoś ci powie źle, to ty odpowiesz źle. Jeżeli ktoś się cynicznie do ciebie zachowa, ty zrobisz to samo. To jest mszczenie się. Prawda? Jeżeli ktoś na siebie się wydrze, to ty się wydrzesz na niego. Bóg mówi, nie róbcie tego. Wiecie, jeżeli my nie robimy tego w sytuacji po ludzkiej, kiedy po ludzku powinniśmy to robić, my mówimy, nie będę tego robił ze względu na Chrystusa, co robimy? Przede wszystkim wzmacniamy swojego duchowego człowieka. Stajemy się coraz mocniejsi w Bogu, kiedy postępujemy według Jego Słowa. To nas umacnia. To czyni nas bardziej dojrzałymi. Amen? I kiedy przychodzą różne, trudne i trudniejsze sytuacje w naszym życiu, my jesteśmy w stanie stać mocno. Amen? Jesteśmy coraz mocniejsi. Właściwa postawa wzmacnia nas. Amen? Kochani, i to tak naprawdę działa wszędzie. To działa w naszych domach. To działa w naszych rodzinach. Wiecie, najłatwiej może nas zranić ten, kogo kochamy najbardziej. Nie dajmy się zranić. Nie odpowiadajmy jeden drugiemu. Ale raczej przyjmujmy inną postawę, jak jest napisane w Biblii. Jak żona na ciebie warczy, spyta się, kochanie, chcesz kawkę? Tak jest napisane w Bożym Słowie. Jeżeli nie przyjaciel, to daj mu napić się. Ja mówię zawsze mojej żonie. To Adam mnie tego nauczył. Adam mi pokazał, dał mi wskazówkę. Ale wiecie, to jest fajne. Zrobić ci kawkę, a może herbatkę, a może zrobić ci kolację. Jest napisane, żeby nakarmić nieprzyjaciela swojego. Może zrobić ci kolację. Chcesz kolację, kochanie? Tak, chcę. Pizza. Halo? Nie. Ale zawsze jest rozwiązanie. Wiecie, to nas wzmacnia. To wzmacnia nasze domy. To wzmacnia nasze rodziny. To wzmacnia nas samych. Kochani, Bóg chce, żeby nasze małżeństwa były podobne do relacji między Chrystusem a Ojcem. Bóg tego chce. I wiecie, jak On chce, to daje nam wszystko, żeby tak było. To daje nam wszystko, żeby tak było. I nie poddawajmy się. Tak może być i Bóg chce i znaczy, że tak będzie. Jeżeli będziemy z Nim działali, jeżeli będziemy z Nim współpracowali. Jest napisane, żeby mężowie kochali żony swoje, tak jak Chrystus ukochał Kościół i oddał swoje życie za Kościół. Amen? Tak mamy kochać żony swoje. Wiecie, ta lekcja wierzy, że zawsze zaczyna się od domu. Zawsze zaczyna się od domu. Jeżeli w domu damy radę, to gdzie indziej damy radę. Amen? Jeżeli w domu potrafimy się kochać, szanować i być super dla siebie, to gdzie indziej będzie łatwiej. Będzie łatwo. Amen? Kochani,
Mężowie mają kochać żony swoje. A jest napisane, że żony niech się nauczą kochać mężów swoich. Amen? Czytaliście? Czyli one muszą się nauczyć. A my nie mamy, one mają czas, żeby się nauczyć. Ale my nie mamy czasu. My musimy kochać od razu, tak? Amen, Adam? Amen. My nie mamy czasu. My mamy to robić. Więc kochani, patrzmy na to, jak reagujemy. Nie popuszczajmy sobie. Należymy do Chrystusa, jesteśmy Jego własnością, jesteśmy powołani do takiego życia, jakie On zaplanował i opisuje to w swoim Słowie. Amen? I to jest łaska i dar dla naszego życia. I Bóg daje nam siłę, żeby tak żyć. Duch Święty jest w nas. Jego namaszczenie jest w nas. Możemy. Amen? Możemy. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie Jezusie. Amen? Amen. Robert, zakończysz?